Jest piątek, godzina 8:20 rano. A co o tej porze robią normalni ludzie? Idziemy na mecz futsalu kobiet. Ja nie wiem, o 8:30 ma się zacząć. Zaraz zobaczymy, czy będzie w ogóle ten mecz. No i jak to wygląda? No i będzie mecz chyba. Rozpoczynają się właśnie akademickie mistrzostwa Polski w tym futsalu kobiet. Pierwszy mecz. Próbowałem na ten mecz namówić pana Adriana, wybitnego futsalowego eksperta, ale stwierdził, gdzie ja o 8 będę pił piwo. Tak powiedział. Powiedział, że będzie po 9. I w zastępstwie za pana Adriana dzisiaj syn ambasadora. Tak pisali o nim, że wygląda jak syn ambasadora. Co tam u taty? Nie wiem, nie utrzymuję kontaktu. Oto się zaczęło. Co jest? Czas na żądanie AWF Wrocław. Minęło 9 minut meczu i co? I co się wydarzyło? Nic. No właśnie, za wiele się nie wydarzyło. Nic się nie dzieje, to sobie przypomnij jakieś anegdotki związane ze studiami. Studiowałeś? Czy tata zabronił? Tata ambasador zabronił, do szkoły chodzi. Zawodniczki z Olsztyna miały rzut z autu, ale go straciły, nie wybiły, bo... Przeprowadziły 4 zmiany. Wszystkie się zmieniały i nie było komu wybić. No ciekawa taktyka. Pierwsza część spotkania za nami. 0-0 do przerwy. Najlepszy wynik, jaki może się przytrafić. Przyjść na futsal rano, ale zajebiście. Idealna decyzja. W ogóle nie myślę o tym, że teraz pauza. Jak w sumie to o tej godzinie to się do roboty chodzi. Czego? No właśnie, jakby ktoś miał dla nas jakąś robotę, to, no, to polecamy się. O kur! No proszę. No i 1-0 dla Olsztyna się zrobiło. Czas na anegdotkę. No, to anegdotką niech będzie to, że wszyscy mówili, no iść na prawo, będziesz kosił taką grubą sarę. A na śniadanie dzisiaj nie miałem. Ja pierdolę! O kur! Ja jeszcze mam taką anegdotkę z serii Kujońskich. Poszedłem kiedyś na egzamin. Nie, na kolokwium. Po mocnym papierosie. Nic nie pamiętałem z tego kolokwium. Problem był taki, że to było bardzo trudne kolokwium. Jak gadałem z chłopakami, to każdemu poszło beznadziejnie. Nikt nic nie potrafił rozwiązać, a ja podobno coś tam smarowałem. A ja w ogóle się nie przygotowałem do tego kolokwium. No. Coś tam smarowałem i mówię, kurwa, jak nic nie pamiętam, co ja tam napisałem. Ja w ogóle mi było głupio przyjść na oddawanie tego. Się bałem, co ja tam mogłem napisać. Ja mogłem napisać wszystko, ale na pewno nie rozwiązywałem zadań. To było na Polibudzie. Jakieś programowanie procesorów to było, coś takiego. No i nie przyszedłem na odbiór prac i co się okazało, że prawie wszyscy dostali, chyba dwójki wtedy były niepały. No dalej są. Są dwójki? Nie ma jedynek? Nie. No. I były dwie piątki. Zgadnijcie, kto dostał, nie? Nie wiem, jak ja mogłem cokolwiek rozwiązać. Wniosek zasuwa się sam. Wniosek jest taki, że papierosy są do dupy. No, przegapiłem kolejną bramkę. 6-4-0. O! Będzie na 5. No, jako przykładny student, oczywiście nie byłem na jednym wykładzie. No i musiałem pójść do profesora po wpis, a że nie, na egzaminie go nie było, jakimś cudem udało mi się zdać. Sprawdzam salę, no jest tutaj, podpisamy. Wchodzę, siedzi ktoś. Dzień dobry profesorze, ja po wpis prawa konstytucyjnego. Znaczy ta osoba, która tam siedziała. O! Wie pan co, bo profesor wyszedł przed chwilą po kawę dla nas, także za chwilę przyjdzie. Najciekawsze przed nami, 1,5 minuty do końca. Czy Wrocław odrobi 6 bramek? Ja oglądałem ostatnio Mistrzostwa Europy w futsalu i komentatorzy mówili, że minuta 30 w futsalu to jest mnóstwo czasu. Uwaga, jakiś wolnokarny się zrobił. Bramkarka przytrzymała za długo piłkę z Wrocławia.
Ale mur ustawiły. To się przypomniało, teraz widziałem taką bramkę ze sparingu Sandecji chyba. Był rzut wolny z 5 metrów chyba. I też tam był taki podobnie ustawiony mur. Muszę to odnaleźć. Jak odnajdę, to zaraz poleci. Dwadzieścia jeden sekund do końca, 7-0. Tak w twoim stylu było? Tak. Z ostatnio byłem bohaterem meczu. Przyszedłem 6. Piękny, rozproszący piątek, wynik 0-7, grubo po 9. Co zrobimy z tak pięknym dniem? Dobra, koncentrujemy tą setę, bo to kurwa będzie ciepłe zaraz. Przepraszam serdecznie.